Siema! Jak widzicie, nagrywam to trochę inaczej niż zazwyczaj, mój speedrun, ale stwierdziłem, że nagram osobno wstęp, ponieważ stało się coś trochę dziwnego, a mianowicie grałem z zawodnikiem z Polski, TheVoller24, który zaczął mnie wyzywać podczas partii, wrzucił kilka razy remis, gdy nie przyjąłem, zaczął grać niesamowicie dobrze, osiągnął 95% dokładności, no i po prostu mnie zaorał. Żeby nie było, sprawdziłem sobie jego konto, no bo... Dlaczego by nie? Będziecie potem mówić, że wszystkie porażki zwalam na oszustów, natomiast okazuje się, że oponent faktycznie praktycznie nie przegrywa partii. Jak przegrywa partię, to dlatego, że poddaje się w wygranej pozycji, tak samo wrzuca remisy w wygranych pozycjach. Jeszcze dwa tygodnie temu, czy tydzień temu miał ranking 1200-1300, teraz ma ranking 1600, w puzzlach ma 500, Puzzle Rush ma 29, w buletach ma 800, natomiast w Rapidzie potrafił mnie zaorać. Także wielkie gratulacje dla niego, wy tacy nie bądźcie. No i cóż, wracamy do speedruna, pokażę wam, co się działo. Myślę, że troszeczkę się tego nauczycie, aczkolwiek to, że zagrałem z nim na początku, miało trochę wpływ na fakt, że trochę mi się, szczerze mówiąc, no nie byłem w pełni sił, żeby nagrywać. Także trzymajcie się cieplutko i miłego oglądania. No i cóż, znalazł już nam przeciwnika. Prawdopodobnie jest to Malezja. Zgadza się. I przeciwnik gra E4. Spróbujemy zagrać sobie obronę sycylijską. I przeciwnik gra przez G3. I gdy przeciwnik gra przez G3, to ja już sobie teraz myślę, czy on sobie coś osłabił. No i okazuje się, że osłabił sobie tę przekątną. To znaczy, mógłbym tutaj grać normalnie. To znaczy skoczek C6, jakieś G6, bla bla bla. Natomiast bardzo często, gdy przeciwnik gra G3 i my możemy zagrać D5, to chcemy to zrobić. Bo teraz jakby przeciwnik zbił, to ja biję i atakuję mu to. A jak przeciwnik zagrał goniec G2, to ja mogę to zbić. Pozbyłem się jego centralnego pionka, no i teraz gram skoczek F6 i gońce mają to do siebie, że w debiucie wolą być takimi snajperami, które strzelają z tyłu, a nie chcą być na środku szachownicy. Także ja mogłem zdobyć tempo, no i teraz co powinienem robić dalej? Najczęściej, jeżeli mamy możliwość zagrania E5 to i nie podstawiamy tego pionka, to jest to po prostu dobry ruch. Tak działają szachy, więc dokładnie to zrobiłem. Wyprowadzam sobie figury. Nie boję się tego, że przeciwnik mi zbije, bo ja bym zbił i jego goniec jest dla mnie bardzo, bardzo wartościowy, więc okej. No i dobra, i co będzie chciał zrobić przeciwnik? Skoro ustawił skoczka na E2, to ja podejrzewam, że on chce zagrać F4. No, tak to jest. Bycie CM-em. Okej, okay, gramy z panem Polakiem, TheVoller24, podobnie jak ostatnio. No to dobra, to znowu spróbujemy zagrać Sycyla. Napiszemy siema. Przeciwnik gra normalnie. No i w sumie mogę zagrać D6 i spróbować przejść do jakiegoś przyspieszonego, znaczy to już nie będzie przyspieszony, ale jednak smok. Jak przeciwnik zagra D4, bicie, wydaje mi się, że przeciwnik wrzucił remis, ale nie mogę przyjąć. Tutaj musi być wszystko pokazane. Także okej, okay. Zawsze gdy gracie obronę sycylijską czarnymi, to bijacie na D4, ponieważ chcecie pozbyć się przeciwnikowi jednego pionka. Okej, okay. Teraz gramy skoczek F6. Zaleta ruchu D6 jest taka, że nigdy się nie musimy martwić o ruch na E5. Tutaj przeciwnik TheVoller24 z Polski zaczął mnie wyzywać na czacie. Okej, okay. Gramy z zawodnikiem z Francji. Trzeci raz dzisiaj gramy czarnymi. Także jak przeciwnik gra D4, ja zdecyduję się zagrać skoczek F6. Skoczek C3, czyli ten jobowa London system. I przeciwnik to, co chce osiągnąć, to jeżeli ja zagram na przykład jakieś E6, on gra E4 i przechodzi do czegoś lepszego. I gdy przeciwnik gra skoczek C3, ja zawsze gram D5, żeby utrudnić mu wyjście pionkiem na E4. I teraz przeciwnik zagra albo tutaj, albo tutaj. Powiem wam, że ta poprzednia partia mnie trochę zdemotywowała do nagrywania. Okej, okay, skoczek F3 też jest jak najbardziej sensownym ruchem, więc ja sobie wyprowadzę mojego gońca. Przeważnie, gdy przeciwnik gra przez D4, tego gońca nie wyprowadzamy zbyt szybko, ponieważ przeciwnik zawsze ma ruchy typu hetman B3. I
atakuje nam tego pionka. Natomiast w sytuacji, w której przeciwnik tego pionka na C2 sobie zostawił, no to ja sobie mogę grać spokojnie, zagram sobie C6, jak przeciwnik zagra tutaj. Wycofam tego gońca, no i zauważcie, że nawet kolorem czarnym ustawiam sobie coś podobnego do Londona, tylko że bez jednego tempa. I to jest takie, wydaje mi się, że całkiem w porządku granie. Wyprowadzam sobie gońca na D6. Przeciwnik też gra Londona. No i okej, okay, w tej sytuacji warto jest sobie ocenić pozycję. Pozycję oceniamy po to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, do czego chcemy dążyć podczas partii. Kto stoi lepiej, kto stoi gorzej i tak dalej. I w zasadzie, tak jak widzicie, jak ja zagram sobie skoczek D7, teraz ocena pozycji, to mamy prawie taką samą pozycję, co nie? Mamy tyle samo figur wyprowadzonych tu, ale strukturę mamy też taką samą, ale problem dla przeciwnika jest taki, że on zostawił sobie tego gońca tu. On nie ma go wyprowadzonego ani tu, ani tu, więc ja prawdopodobnie mam lekką przewagę. Przeciwnik sobie skoczkiem ruszył tutaj, no i mógłbym zrobić roszadę, aczkolwiek taka zasada jest, która mówi, że jeżeli zrobimy sobie roszadę i przeciwnik tam zbije, to jest takie trochę mech. Nie jest to złe, natomiast ja wolę grać bardziej do przodu, gram sobie skoczkiem na E4. No i zobaczymy, co przeciwnik tutaj zrobi. Wycofał się, natomiast to jest bardzo ważne, aby dostrzegać pewne taktyczne możliwości, które mamy w partii. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek speedruna, który w mojej ocenie był chyba najlepszym odcinkiem, najfajniej mi się tam gadało, może to też kwestia tego, że nagrywałem wieczorem, no to ja tam wspominałem bardzo mocno o tym, że ja jestem dość dobry w szachy, dlatego że dostrzegam dużo motywów. I problem dla przeciwnika teraz jest taki, że on sobie pomyślał tylko i wyłącznie o tym, że jak on zagra skoczkiem tutaj, to będzie mi atakować to. No i ja muszę to bronić, albo mogę mu zbić i wtedy on sobie zbije tutaj, wszystko mu się broni. Natomiast to, co ja widzę, to fakt, że on jak ustawił sobie skoczka na D2, to jego hetman nie broni już gońca. Więc jeżeli ja teraz na przykład zbiję tu i on odbije, to ja mogę zdobyć gońca za darmo. Co więcej, jak widzimy dobry ruch, to warto się zastanowić, czy jest coś lepszego. No i ja mogę też zbić tutaj po prostu figurę. I wtedy jak on odbije, no to mam figurę więcej. Natomiast jak on odbije tutaj, to ja jeszcze biję na F1. No i nawet jak on zbije, ja zbiję, no to mam po prostu jakość więcej. Więc lecę na to. Przeciwnik powinien tutaj chyba zbić. Tak mi się wydaje, że to jest mimo wszystko najlepsze. A nie, ja będę... Nie, no jakość więcej będę mieć. Czy bierze więcej nawet. Czasami trudno jest to policzyć, jak się tak dużo rzeczy dzieje. Natomiast tak to właśnie wygląda. Takie motywy taktyczne bardzo często są przeaczane przez ludzi, przez co przegrywają. No i nastąpiło to, co mówiłem w partii, ale teraz jednak przeciwnik ma w ogóle całą wieżę mniej. Nie boję się jakichś szachów tutaj, bo oczywiście mam osłabionego króla i to jest prawda, ale najczęściej osłabienie króla to nie jest coś takiego, co rekompensuje nam wieżę. Więc przeciwnik dał mi szacha, ja jeszcze sobie poprawiam figurę. No i tak jak wam wielokrotnie też wspominałem, skoczki są bardzo, bardzo dobrymi obrońcami króla. I czasami, szczególnie jak jesteście na niższych poziomach, będzie wam się zdarzało, że ktoś wam losowo zbije na F7 gońcem, co nie? To się po prostu czasami zdarza, żeby mieć sobiego króla. To pamiętajcie, że zawsze możecie zrobić tak, tak i poświęciliście 3 dodatkowe ruchy, czy 2 dodatkowe ruchy, ale dzięki temu zrobicie sobie po prostu roszadę i będziecie z tą figurą więcej. To jest takie bardzo, bardzo ważne. No i jak widzicie, bardzo duży rozstrzał jest na takim poziomie. Wcześniej przeciwnik nie popełnił żadnego błędu i miał 95% dokładności, a tutaj przeciwnik coś podstawił. Bardzo ciekawe. Także zbiję tu. Przeciwnik nie może tego odbić, bo wtedy mój skoczek już nie będzie związany. No i oczywiście mam słabe pionki, ale w zamian za to mam pionka więcej, więc spoko. No i tutaj nie chcę grać król G8 od razu, to jest cel, do którego ja dążę, ale jak zagram tu, no to przeciwnik mi zbije. Także najpierw sobie poprawię hetmana, wszystko mi się broni, potem odejdę królem i tyle.
Goniec E3, teraz król G8. No i widzicie, pobroniłem, to jest ważne i o tym też wspominałem wielokrotnie, że ludzie bardzo często nie potrafią się bronić. To znaczy, jak część z was by grała, no to zostawiłaby sobie tego króla na F7 i próbowała coś puszować. Natomiast w szachach ważna jest stabilizacja i myślenie o tym, co chce zrobić przeciwnik i w jaki sposób mu to utrudnić. No i teraz to, co muszę robić, no to wprowadzać kolejne figury do gry. Zagram sobie wieżą na E8, bo dzięki temu mój hetman będzie mógł sobie gdzieś tutaj iść potem. Przeciwnik zagrał tu, grozi biciem. Jeśli ja odejdę, on to i tak zbije, zbije i zbije, także ja tego pionka prawdopodobnie stracę, więc skoro go stracę, no to poprawię sobie pozycję którejś figury. To znaczy zagram sobie hetman F7, on zbije, ja zbiję, on zbije, ale wtedy ja sobie tym hetmanem zagram gdzieś na F4 i będę atakować mu tego skoczka i dużo innych rzeczy. No i okej. Okay. I teraz znowu zaświeciła mi się lampka, że może tutaj będą jakieś możliwości taktyczne, no bo mam tutaj potężny atak na pionka F2. I mógłbym zagrać skoczek G4. To jest taka pierwsza rzecz, o której myślę. I atakuję mu tu trzema figurami. Jeśli on zagra tu, to ja zbiję. I jak on zbije tu, to ja zbiję tu z szachem. Także to jest po prostu dobre. Czy może jakoś inaczej bronić tego pionka? Może zagrać tu lub tu, ale wtedy ja zawsze będę mógł to zbić. Co więcej, atakuję mu też wtedy to. Natomiast jeśli on to zbije, to ja biję tutaj, tutaj i daję mu mata. Także prawdopodobnie skoczek G4 jest dobrym ruchem. I nie jestem pewien, czy przeciwnik ma jakąkolwiek obronę. Jeśli na przykład zagra coś w stylu F3, to ja to mogę zbić, mogę tutaj zbić, mogę tutaj zbić, także dużo rzeczy przeciwnikowi po prostu zaczyna wisieć. Właśnie przez to, że wcześniej, zauważcie, przeciwnik po prostu zbił mi gońcem pionka na F7, no i ta wieża się otworzyła. Więc to, co teraz zrobię, no to zagram skoczek H2. On zbije tu, ja zbiję tu i znowu on nie może zbić, bo ja lecę tutaj i gościu ma bardzo duże problemy. Także moje wszystkie figury, dzięki temu, że zostały wyprowadzone poprawnie i nawet zauważcie, że ja, wiecie, no i wyprowadzając gońca na D6 w siódmym ruchu, ja nie zdawałem sobie sprawy, że on mi pomoże atakować 20 ruchów później, czy 15 ruchów później. To jest bardziej kwestia tego, że jeżeli macie ustawione figury w dobry sposób, no to bardzo często dzięki temu będziecie po prostu wygrywać partię. Więc teraz ja to biję, przeciwnik jak zbije, no to ja biję tutaj i bardzo dużo złych rzeczy mu się może zadziać. Jestem bardzo do przodu z materiałem. Jeszcze go nie matuję, co prawda, no bo po skoczek G3 on zagra tutaj, ale ta pozycja i tak dla mnie jest raczej wygrana, ponieważ skoczek E2 i grozi mat. Zauważcie też, że pomimo tego, że niby jego wszystkie figury są w pobliżu mojego króla, to w szachach najczęściej liczą się konkrety, a konkretów tutaj po prostu nie ma. I teraz tak, skoczek E2, on ma jeszcze goniec E3. Więc w jaki sposób mogę tutaj tę pozycję zrealizować? Zastanawiam się. Zawsze w tego typu sytuacjach myślę o doprowadzaniu kolejnych figur do gry. No i teraz tak sobie pomyślałem, że tak, skoczek E2 no to tutaj nie do końca widzę. Natomiast gdybym najpierw zagrał wieżą na F3, zauważcie, pionek jest związany, wieża F3. Jeżeli on zbije, to ja gram skoczek F1 i biję mu hetmana. Natomiast jeżeli zagram tu, on zagra hetman G4, to wtedy jak ja zagram tutaj, no to będzie mu groził mat. Więc to ma jak najbardziej sens. I zawsze, zauważcie, chciałbym, żebyście na to zawsze zwracali uwagę, jeżeli chodzi o te speedruny, że zawsze w sytuacji, w której jest, w której atakujecie, ja zawsze zastanawiam się nie tylko o tym, co ja chcę zrobić, tylko co ja chcę zrobić i w jaki sposób przeciwnik może się przed tym bronić, co nie? No bo tutaj mógłbym zagrać skoczek E2 i pomyśleć, o, grozi mu mat. Ale wtedy on by zagrał tu, nagle zbiłby mi tutaj, no i nadal mam totalnie wygraną, ale
tej presji dzięki mojemu kolejnemu ruchowi jest coraz więcej. I każdy mój ruch w ostatnim czasie to jest atak do przodu. Ale robię UN to dlatego, że miałem wieżę więcej i moje figury były do tego najnormalniej w świecie przygotowane. Okej, okay, hetman G4. No i teraz tak. Jak zagram tu, on zagra tu. I to niewiele mi dało. Myślałem wcześniej o zagraniu skoczek E2. I jak on zagra tu, to ja daję szacha. On gra tu. Ja daję szacha. On gra tu i H5 to jest mat pionkiem. Taki dość ładny. No dobra, no to chyba to robimy. Tu, 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 tu i tu. Bardzo możliwe, że ta partia w ten sposób się zakończy. Przeciwnik raczej musi to zbić, bo grozi mu mat. I teraz tu. No i bardzo często w sumie nawet pojawia się takie pytanie, i w jaki sposób w ogóle tak liczyć warianty? Bo dla mnie policzenie tego, jak widzieliście, no to było 4-5 sekund prawdopodobnie. Natomiast w jaki sposób ja to liczę? Zauważcie, że wszystkie ruchy to są forsowne. Ja tutaj nie myślę o tym, co zrobić, jak on zbije tu, no bo wtedy daję mu prostego mata, więc szukam rozwiązań, w jaki sposób on się przed tym matem może bronić. Żeby się obronić, on musi sobie zrobić drogę. Jak on może ją zrobić? Może ją zrobić bijąc, ale wtedy ja gram tu, tu, oczyma wyobraźni widzę, które pola mu odebrałem, na razie te, jak zagram tu, no to odbieram jeszcze te dwa, czyli on musi iść tu, te pola są odebrane, to pole jest odebrane, to pole jest odebrane i to pole jest odebrane i to pole jest odebrane, więc on się nie może ruszyć w żadne miejsce, no i wystarczy go zamatować, także taki ładny mat. Przeciwnik grał troszeczkę słabiej niż poprzedni. I lecimy sobie dalej. Teraz gramy z panem, powiedziałbym, że z Czech, ale już streamy nauczyły mnie, że Filipiny to są. Okej. Okay. I przeciwnik gra tak zwanego Englunda. I tutaj dwa dobre ruchy to jest po prostu bronienie tego. I to jest takie najbardziej agresywne podejście. I tak właśnie myślę, czy wybrać to, czy wybrać coś troszeczkę innego, ale wydaje mi się, że ja zagram w bardziej spokojny sposób, to znaczy zagram tak. I teraz zauważcie, to jest kolejny minus Englunda, że przeciwnik oddając mi pionka, on musi poświęcić raz, dwa i trzy ruchy, żeby ustawić sobie skoczka na C6 lub na G6 i nie ma żadnego pionka w centrum. Natomiast ja w tym czasie mogę sobie te pionki wyprowadzić i jeżeli boicie się grać tego Englunda typu gówny, to zawsze powinniście myśleć o tym, czy nie rozegrać tego w ten sposób. No i po prostu, wiecie, przechodzimy do takiej pozycji z E4 w zasadzie, jakiś gambit królewski czy coś, tylko że mamy spokojny rozwój. Okej, okay, goniec C5. Więc zagram sobie goniec C4. To już pozwala mi myśleć o jakichś kombinacjach. Ponieważ jeżeli przeciwnik teraz zagra losowy ruch, typu, nie wiem, skoczek H6, H6, cokolwiek, to ja mogę mu zbić tutaj, zagrać hetman D5 i odbić. Co więcej, zawsze będę mógł myśleć o tym, że jak on na przykład zagra tu, to ten skoczek tu nie może, tu nie może, tu nie... Znaczy tu teoretycznie może, ale będę mógł go jakoś próbować przeganiać, prędzej czy później. Okej, okay, hetman E7, atakuje mi pionka, broni też tego, więc ma to jak najbardziej sens. Ja nadal wyprowadzam swoje figury. I teraz chciałbym zagrać E5, tylko kwestia tego, czy to ma rację bytu. Bo po E5, jeżeli on musiałby odejść skoczkiem, no to spoko. Tylko problem jest taki, że jak zagramy E5, D6, to grozi mi bicie. Czyli musimy po prostu policzyć wariant, no szachy. E5, D6, hetman E2, żeby teraz grozić bicie. Tu, tu, tu. On zbije, ja zbiję, on nie może bić. Może odejść skoczkiem gdzieś tu,
ale wtedy ja mam goniec F4 i wszystko mi się broni, więc E5 ma sens. Jak widzicie, gdy gracie jakieś debiuty, których nie znacie, bo wam się bardzo często wydaje, że ja znam wszystkie debiuty i czy osoba nawet 1800 zna wszystkie debiuty i wy musicie też je znać, bo inaczej przegracie. No nie, ja tutaj nie znam debiutu. Ja w zasadzie to wszystko, o co wam mówię, no to wymyślam na bieżąco mniej więcej. I chodzi o to, że cały czas, cały proces grania w szachy polega na tym, że po prostu uczymy się i reagujemy na to, co dzieje się na szachownicy. Okej, okay. Przeciwnik zrobił roszadę, więc ja gram hetman E2. Znowu teraz ponawiam tę groźbę bicia. Nie? Chciałem przeciąć linię E, żeby teraz móc zbić. I zauważcie, że dzięki temu, że ja mam dwa silne centralne pionki, to u przeciwnika zaczynają się trochę problemy, no bo on ma mniej powietrza. Mówi się w szachach, że ten, kto... Nie bez powodu początkującym mówi się, żeby opanowali centrum, bo po prostu dużo łatwiej jest mi grać. Ja kontroluję dużo więcej pól, a przeciwnik ma skoczka na bandzie. No i ten ruch prawdopodobnie był problemem, znaczy był błędem, co ja mówię, problemem. Ponieważ przeciwnik skupił się na tym, że atakuje mi pionka i na przykład, że ja to obronię. Natomiast możecie zapauzować wideo, jeżeli chcecie się czegoś nauczyć i zastanówcie się, jaki ruch wy byście wybrali w tym momencie, ponieważ ja mogę zagrać skoczek D5. Jednocześnie bronię, ale też atakuję tu i potencjalnie atakuję tego pionka. I teraz, jeżeli przeciwnik wróci, to ja mogę zagrać tu. I jak przeciwnik na przykład zagra C6, to ja mogę zbić, on zbije, ja sobie to odbiję, no i zostałem po prostu z pionkiem więcej, mogę gościa atakować i jest gitara. Przeciwnik myśli, bo prawdopodobnie przeoczył ten ruch i on zrobił dokładnie to, o czym ja mówiłem wam wcześniej. To znaczy, on źle pomyślał. On sobie tylko pomyślał o tym, o, zaatakuje i przeciwnik albo tego nie obroni, albo to obroni w ten sposób. Natomiast nie pomyślał, czy są jeszcze jakieś inne opcje. Szachy na takim wyższym poziomie, ponieważ wiecie, 1600, 1700 to już jest naprawdę bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o szachy. To jest coś takiego, że musicie myśleć w wielu kierunkach, nie? To się tak, powiedzmy, rozrasta, czy jak, nie wiem, w jaki sposób powinienem to opisać, ale tak to właśnie jest, że on nie możecie się tunelować w danym kierunku, tylko sobie musicie rozpatrywać inne opcje. No i teraz tak, G4 to była moja pierwsza myśl, dlatego że no, grożę mu biciem, ten skoczek nie ma gdzie odejść. G4, on zagra C6, jak ja zbiję, on zbije, ja mogę zbić tutaj, on zbije tutaj, ja zbiję tutaj, on jakiś król H8, no ale będę mieć kilka pionków więcej, więc to jak najbardziej jest dobre. Co więcej, ja się nie boję grać G4 i rozwalać sobie tutaj pozycji, bo zauważcie, że ja... Czekajcie, jeszcze tu pomyślę. Nie, no dobra, biję. Bo zauważcie, że ja jeszcze nie zrobiłem roszady. A jeśli nie zrobiłem roszady, to ja mogę zrobić tak, zrobić sobie długą roszadę i mój król będzie bezpieczny. Dlatego czasami czasami jest tak, że niejednokrotnie wolimy poczekać sobie z roszadą. Wam, jeżeli jesteście na trochę niższym poziomie, raczej polecam robić roszadę szybciej. Natomiast to, co ja chcę wam tutaj podczas tych speedrunów pokazać, to też taka, powiedzmy, trochę lepsze myślenie. Na wyższym poziomie. I teraz tak. Goniec E3 mogę zagrać i zrobić długą roszadę. Mogę też zagrać hetman C4 i atakuję mu tego gońca i on na to musi zareagować i dopiero potem sobie gońca wyprowadzę. No i mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pionków, przeciwnik ma pięć pionków. Okej, okay. Dobry ruch, hetman B6. Grozi mi coś takiego, czyli teraz zauważcie, przeciwnik, gdyby nagrywał sobie teraz speedruna, to mógłby powiedzieć, no ja to uważam, że przeciwnik stoi lepiej, ale chłop nie zrobił jeszcze roszady, to wykorzystał. Wykorzystuje po prostu słabość w mojej pozycji. No i teraz ja muszę wziąć pod uwagę dużo rzeczy i on sprawia mi realne problemy tym ruchem. No bo tak,
Mogę zagrać wieża F1 i wtedy po prostu ten szach mi nie grozi. Inna opcja, o której myślę, to jest zagrać skoczek G5. Wtedy on da mi szacha, ja sobie odejdę, ale grozi mu to bicie i to bicie jest dość miażdżące dla niego. Może zagrać D5, ale wtedy mam bicie w przelocie. Mój król będzie bardzo osłabiony po tym wszystkim, ale... Ale czy ja chcę ryzykować? No chyba nie chcę. Znaczy, no właśnie tak albo chcę, albo nie chcę. Trudno mi jest powiedzieć. Dobra, trzeba podjąć decyzję. Skoczek G5, goniec tu, tu. Po skoczek G5 przeciwnik ma jeszcze taki ruch jak hetman C6. I wtedy jak ja zbiję, to on zbije, ja zbiję i na końcu wieża na H1 mi leci. A co więcej grozi mi tu. Tylko, że po skoczek G5, hetman C6, ja mam hetman E4. Więc no dobra, gramy. Jak na przykład przeciwnik zagra hetman B4, no to ja jestem bardzo zadowolonym człowiekiem, gdyż wymienię sobie hetmany, no i po prostu jeżeli tylko ja wymienię hetmany w tej partii, to prawdopodobnie spokojnie sobie wygram, bo nawet jeżeli przeciwnik odbije tego pionka prędzej czy później, no to ta końcówka powinna być dla mnie po prostu łatwiejsza. O, no to okej, dobra, nie spodziewałem się tego ruchu, natomiast jeżeli przeciwnik sobie po prostu pomyślał, że skoro go atakuje, to dużo łatwiej mu się będzie grało, gdy wymieni hetmany, więc okej. Tutaj chcę wymienić jeszcze jedną parę figur, bo przeciwnik ma parę gońców i zobaczcie, ja zostaję z dość silnym skoczkiem, może on nie jest idealny, bo zaraz może nastąpić jakieś F6, ale jednak to jest, wiecie... W miarę silny skoczek, w miarę silna figura. Natomiast on ma gońca, który jeszcze się nie ruszył. No i teraz tak. Mogę zbić. Jak przeciwnik zbije, no to ja matuję go na ósmej linii. I to jest spoko. Jak zbije i on zbije tym, to mam wrażenie, że jego król może być trochę słaby. I ja się gdzieś wycofam. No i po prostu gramy sobie dalej. Także bicie tutaj ma rację bytu. Oczywiście. Wracam sobie tutaj. Nie chciałem iść tu, bo po D5 musiałbym jeszcze raz tym skoczkiem się ruszać. No i teraz przeciwnik zbił pionka, więc ja wprowadzam kolejną figurę do gry. I to jest taka rzecz, o której wielu z was po prostu może sobie nie zdaje sprawy z niej, ale aktywność jest bardzo ważna. Gdyby przeciwnik miał już tego gońca wyprowadzonego na przykład na F5 i miał pionka na D5, no to ta pozycja nie powiedziałbym, że jest jakaś dużo dla mnie lepsza. Prawdopodobnie walczyłbym o wygraną, bardzo możliwe, żebym wygrał, no bo mam pionka więcej, koniec końców, który jest bardzo łatwo może być puszowany. Natomiast przez to, że jego figury są zdekoordynowane, ten goniec stoi na C8, no to... No to on musi, nie ma za bardzo w łatwy sposób jak w łatwy sposób reagować na moje groźby. Wieża F7 to jest dobry ruch. Właśnie miałem go zasugerować. No i teraz ja muszę jak najbardziej aktywnie ustawić moje figury. To o czym ja myślę, to gdzie ja mam przewagę. Mam przewagę za pomocą tego pionka, więc taki ruch byłby sensowny. Myślę też o czymś takim, żeby zagrać wieżą na E8. Przeciwnik zagra B6. I co ja wtedy, czy ja wtedy mam dobry ruch po B6? Bo jeżeli nie, no to trochę smutno. Ewentualnie jeszcze, tak sobie pomyślałem o takiej idei, że jego król jest odcięty na linii tu. Więc zagram sobie wieża G1 i jeżeli on zagra na przykład B6, to ja zagram tu. I jak on zagra tu, to ja grożę mu matem i zagram sobie tu. Więc taka sztuczka taktyczna troszeczkę, ale no na tym właśnie polegają szachy. Ja zauważyłem, że jego król jest osłabiony na tej linii i mogę go łatwo odciąć. No i teraz cokolwiek się nie... Ja mogę zagrać tu. Oczywiście to nie jest jeszcze koniec wariantu, bo przeciwnik może zagrać tu. Ja wtedy jak dam szacha, to on się schowa. Ale na końcu ja zawsze mogę to zbić. On zbije i zdobywam tego pionka. Więc tutaj jestem okej. Okay.
No i dzięki temu wszystkiemu, właśnie dzięki temu, że... Okej, okay, no dobra, przeciwnik tutaj podstawił, więc dostał mata. No i lecimy dalej. Okej, okay. I gramy, no to zagramy sobie Londona. No i znowu przeciwnik gra B6. Nie wiem, czy kojarzycie, ale w poprzednich partiach wielokrotnie ludzie mi to grali. I co ja tutaj grałem mądrego? Goniec. Mogę zagrać goniec D3. Tak. F4. Przeciwnik zagra F5. O nie, zagrał inaczej. Czyli to ogólnie ustawiam się dokładnie tak samo jak zawsze. To znaczy bronię tego pionka, bo pionek na E4 w systemach E6, B6, goniec B7 jest taki najbardziej newralgiczny, się na to mówi. Ale wyprowadzam sobie wszystkie figury. Zauważcie, że też nie reaguje na tego gońca. Bardzo często wy, drodzy widzowie, gdy macie możliwość, to gracie A3 i go przeganiacie. Natomiast ja wolę sobie tutaj spokojnie zrobić roszadę. Jeżeli trzeba będzie, zagram jeszcze goniec D2, a jak przeciwnik będzie chciał to zbić, to i tak to zbije, więc po co mam go do tego zachęcać? Okej, i teraz tak zastanawiam się, czy przeciwnik tutaj nie popełnił grubego błędu, ponieważ w szachach istnieje coś takiego jak grecki podarunek, Greek gift tak zwany, i polega on na tym, że jeżeli nie ma tutaj skoczka, goniec atakuje punkt H7 i mamy dwie figury tutaj, to możemy spróbować to wykorzystać. I zauważcie, gram E5. Z jednej strony może ktoś sobie pomyśleć, że to jest gruby błąd, bo otwieram jego gońca. Okej, okay, przeciwnik tutaj zbił. Jak ja zbiję tu... On sobie odejdzie. Ja zbiję tu i będzie bardzo osłabionego króla miał. Druga opcja, którą mogę zrobić. No dobra, to tutaj po prostu siądę i policzę warianty. Przebędziecie ze mną tę drogę. A mianowicie tak. Dwa ruchy kandydaty. W szachach jest coś takiego, że mamy ruchy kandydaty. Mamy daną pozycję i ja zastanawiam się, które ruchy mogę zagrać, których mu ruchów nie mogę zagrać. Póki co mam figurę mniej, więc muszę ją odbić. I pierwszy ruch kandydat... to bicie tutaj. Jeżeli przeciwnik odbije tu lub tu, no to bije, mam figurę więcej. Więc po tym ruchu on musi gdzieś odejść. Załóżmy, że na A5, bo to nie ma znaczenia dla liczenia tego wariantu. Tu, tu, bije. Król G7. No i po prostu chłop ma rozwaloną pozycję, a ja jestem spoko, jestem gitem. Więc to jest takie minimum, które mogę mieć. Natomiast drugi wariant, który liczę, to jest bicie. Przeciwnik zagra tu. Atakuje mi to i wydaje się, że muszę to bronić. Natomiast okazuje się, że po biciu tutaj goniec H7, król H7, skoczek G5, król tutaj, hetman H5, ale przeciwnik zawsze tutaj może wrócić. Dobra, więc to raczej nie ma racji bytu, po prostu zbiję. Ok, zorientowałem się, że moje liczenie było dość grubo błędne, bo przeciwnik w tej pozycji mógł zbić tu. Ja biję, on bije tu z szachem, ja odchodzę i tu. Miałbym jakąś tam inicjatywę, ale to by było po prostu średnie. Natomiast ok, no mam figurę więcej. Przeciwnik się pomylił, matko 16, popełnił błąd. Okej, okay, H6, goniec idzie na D2. Gdy mamy figurę więcej, to znowu to, co mówiłem wam wcześniej, ważna jest taka stabilizacja. Więc tu przeciwnik sobie w ten sposób zagrał. Myślę po co i wydaje mi się, że on chce po prostu zagrać tu i zbić mi. Więc żeby się o to nie martwić, zagram sobie C3 i gońca wycofam. I teraz mój goniec dalej będzie takim snajperem. Chyba w pierwszej czy drugiej partii o tym wspominałem, że gońce wolą być snajperami niż jakimiś takimi chłopami w centrum. No i dalsza część tej gry to będzie moja próba rozwijania ataku. Dlaczego uważam, że powinienem tutaj rozwijać atak? Z dwóch powodów. Po pierwsze, mam figurę więcej. Po drugie, moje gońce tutaj strzelają. Więc pierwszy ruch automatycznie, o którym myślę, to jest F5. Jak przeciwnik nic z tym nie zrobi, to gram F6.
Nie? Czyli F5 tworzy groźbę ruchu F6 i nawet jak chłop zbije, no to ja biję mu tu. Więc jak zagram tu, on to prawdopodobnie będzie chciał zbić, ale wtedy mam skoczek D4. I atakuje mu to z trzech stron, on nie może zagrać G6, bo to mówi się, więc F5 jest tutaj spoko ruchem. No i to jest stworzenie bardzo dużej presji na przeciwniku. No właśnie, no bo on zdecydował się, że nie zbije, ale wtedy ja gram F6. I jak teraz zbije, no to ja biję tutaj. I dzięki temu, że moje gońce strzelają, a on nie ma w ogóle osłony króla, no to może mieć kłopoty. Tak najnormalniej w świecie. Natomiast jak gra w ten sposób, no to tutaj wręcz prosi się o kłopoty. I czasami mówi się w szachach, że czegoś nie trzeba liczyć, bo jest tak oczywiste. I tutaj mógłbym dokładnie tak powiedzieć, że w mojej ocenie bicie tutaj to jest bardzo oczywisty ruch, którego nawet nie trzeba liczyć, tylko lecimy, nie? Tylko że jak ja wam tak powiem, to potem ktoś do mnie napisze, że mówiłem, żeby nie liczyć wariantów. A nie o to mi chodzi. Więc policzymy sobie. Bijemy tutaj. Przeciwnik raczej odbije. I wtedy mamy hops, 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 trzy figury i pionka, które potencjalnie patrzą wokół jego króla. Więc zagram tu, tu, hetman H5, grozi mu mat na dwa ruchy, w dwa ruchy i on po prostu nie ma przed nim obrony praktycznie. Może zagrać skoczek E4, ale wtedy ja to mogę, nie mogę zbić, ale mogę zagrać po prostu tak. Więc tutaj, no, wygrywam. Co więcej, jeżeli on nie zbije, no ale zbił, ok, gramy tu. No i teraz wcześniej powiedziałem, że właśnie skoczek E4 mogę nawet zbić. Prawdopodobnie mogę. Bicie, bicie, szach, tu, tu i nie ma obrony przed matem. Więc mogę. Goniec E4, no to mogę zagrać. To jest pozycja typu mam milion sposobów na wygraną i trzeba tylko pomyśleć, który jest najlepszy. No ale dobra, tutaj teraz widzę, że trochę przekombinowałem, bo mogę zagrać tu i grozi mu mat, bez obrony. To się wielokrotnie w zadankach zdarza. Właściwie to mógłby być primów, ale wy nie primujcie. Dobra, GG. Także 1663. Przez ten mały eksces na początku tego, no trochę mnie to wybiło z rytmu, także sorki, jeżeli to tłumaczenie nie było aż tak zabawne i przebojowe, jak zazwyczaj jest. Natomiast mam nadzieję, że czegoś mądrego się nauczyliście. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Siema!